Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, ojejku, widzę, że dzisiaj będę miała trochę chyba chrypę. Ruszamy, moi drodzy, myślę, że tak w miarę po kolei byśmy to zrobili. Gra w kości to nie, Zemsta Lee, Kopalnia Klanu Rudy, Ukryta Ruda, no jest tego troszeczkę. Ja jestem bardzo ciekawa, gdzie jest ten chłop, który ma problem z tym amuletem, bo przydałby mi się, a nie widziałam go za bardzo nigdzie. Także wypadałoby go wyszukać. Tutaj chyba go nie będzie, bo tutaj jest Skjold i on typowo ma focha. O, ta jego dziunia widzę, że wyszła z domu. Także możemy ją okraść już. Witaj, skąd się tu wziąłeś? Chciałem się tu tylko rozejrzeć. Wszystko w porządku. Wybacz, ale teraz nie mam nastroju, by z kimkolwiek rozmawiać. Tylko się tu rozglądam. Chyba nie zamierzasz czegoś tu ukraść. Dobra, no widzę, że z tymi kobietami nie da się za bardzo rozmawiać. Pytanie, czy jeszcze się nie da, czy nie będzie się dało wcale. Tu jest Leif, oczywiście wygląda jak bezimienny. Troszeczkę bym powiedziała, że ma chyba szerszą głowę. Tu jest oczywiście Milton, jest Hilda. Tam na górze nikogo nie ma. Ciekawe, że Milton akurat tutaj sobie przyszedł, w sumie do tej chaty. Kurde, no bo ja szukam tego typa, który zlecił nam poszukiwanie tego amuletu. No i tak za bardzo go nie widzę. Chyba, że znowu siedzi w karczmie. W ogóle ciekawe, że część z nich się czepia, jak jest się w domu, część nie. Tu jest oczywiście Soren, no a tamten w sumie cholera wie, gdzie znika. Chyba, że on tutaj pilnuje na przykład. W środku tej kopalni. Bo tego tak naprawdę nie jestem pewna. Jeżeli go nie znajdziemy, no to będziemy ruszać dalej. I tak chciałam się tutaj do klanu przenieść, bo będziemy szukać tej bestii. Zadanie konkretnie śnieżne zwierzę. Także no musimy poszukać. I miejmy nadzieję, że znajdziemy. A może ten gościu tutaj będzie gdzieś stał na przykład na dole? No chyba nie za bardzo. Znowu mi się zmniejszył zasięg widzenia. No i tak, przejdziemy się tędy. Powiem wam, że to miejsce się wydawało mi małe, jeżeli chodzi o ten Nordmar, a tak naprawdę tu jest więcej łażenia niż nam się wydaje. Jeżeli mam być szczera, także cóż. Dobra, to było chyba gdzieś tutaj. O, widzicie, i tutaj da się wejść wyżej. To nie wszystko, ponieważ tu jeszcze mamy przeciwników, także od razu możemy się nimi zająć. Zaraz tam wejdziemy na górę. Powiem szczerze, że łatwo tą miejscówę było ominąć, no bo jednak, wiecie, poszliśmy sobie dalej, a to było tutaj, nie? Do widzenia. Wzrost porwaczy już nie będę zbierać, bo to się mija z celem raczej. Są golemy. I to widzę, że całkiem dużo. Te lodowe jaskinie mi się bardzo podobają. O kurna mać. Nie wiem, czy ja chcę tutaj w ogóle wchodzić, ale w sumie jak nie sprawdzimy, co tutaj jest, to się nie dowiemy. Także na razie pozwólcie, że jednak sobie tędy przejdziemy i zobaczymy. Okej, dobra. Okej, mamy kolejne pełzacze lodowe, więc podejrzewam, że one też będą miały trochę tych jaj. My już ostatnio pełzacze znaleźliśmy i no miały te jaja przy sobie, że tak się wyrażę. Te pewnie też będą miały i możliwe, że to jest ta taka bardziej właściwa jaskinia z tymi jajkami niż nawet tamta.
No ale nie wiem, nie dostałam żadnej informacji od was na przykład, że jestem gdzieś za wcześnie albo coś, więc po prostu będziemy mieli składniki dla Xardasa już na wcześniejszym etapie. To chyba nie będzie żaden większy problem. Możemy zejść wyżej, znaczy zejść. Zejść wyżej się nie da za bardzo. O kurna. Ten książę demonów też jest chyba do zadania. Też oczywiście dla Xardupy. Ja dalej nie poszłam po tą książkę, a zrobiłam wszystko inne, nie? Serce lodowego golema. Tak, no podobno to też jest questik, także... Cóż. Dobrze, trudno. Troszeczkę robimy nadwymiar, ale później przynajmniej nie będziemy musieli za tym łazić. Tylko będziemy mieli już wszystko dopięte. Róbmy save'a, bo nie zrobiłam. Po tą bestię też podejdziemy. Jeżeli chodzi o grób Snora, no to na razie chyba kwestię tego grobu zostawimy. Z tych pełzaczy już chyba nawet nie ma co zbierać, wiecie? Zważywszy na fakt, że w sumie nic specjalnego z nich nie ma, oprócz takich zwykłych płytek. Okej, tam mamy golema, więc od razu zmienimy broń. Podobno jest jakiś plugin do Uniona, który te bronie zmienia. Ale powiem wam, że nie wiem tego, bo nie dokopałam się do takiej dokopałam się do informacji, bo mi jedna z osób podała, ale nie dokopałam się do realizacji tego. Tu są ogry, czyli tutaj byliśmy w ogóle, okej. A, bo tutaj się dało wejść, no tak. Tylko ja tutaj tędy nie wchodziłam, albo uznałam, że tutaj nic nie ma. Dobra, ale żeby się tam dostać na dół, no to trzeba będzie zeskoczyć, nie? A, była oczywiście ścieżka, ja też nie widzę wszystkiego. No ślepota. Ale aura się nam tutaj robi. No, ale odnośnie tego plugina, no to podobno jest taki, że możemy sobie zmieniać broń w trakcie, ale... Szczerze mówiąc, jak weszłam sobie na stronę z pluginami do Uniona, to nie znalazłam niczego takiego. Także nie wiem. Też dostałam cynk od jednej osoby, że powinniśmy umieć ostrzyć broń na poziomie eksperckim. No i też nikt nie może mnie nauczyć, nawet na Albatrosie. Także no niestety, być może jakiś jest to po prostu błąd, albo nie wiem co. Dobra, wracamy na samą górę. Czyli to było to zadanie z tym lodowym golemem, znaczy się demonem, jejku. Mamy też jaja pełzaczy. Pytanie, czy wystarczająco, czy nie, ale to się okaże dopiero później. No a my chwilowo wracamy wyżej. W ogóle powiem wam, że też zerknęłam sobie na filmik, jak dojść do klanu ognia. I z klanem ognia jest problem, bo ogólnie dostaniemy teleport do klanu ognia, jakby się ktoś zastanawiał. Tylko, że no co z tego, że dostaniemy teleport? Skoro no... Będzie różnie potem. W sensie i tak musimy się dostać potem tam na pieszo, żeby zaprowadzić jednego gościa. Także ogólnie no tak... Mieszane uczucia będą. Czy ten troll już się naprawdę na mnie striggerował tak szybko? Niedobrze. O cholera! Nie przeżyjemy tego, nie? Nie. Dobra, chciałam sprawdzić. Okej, czyli śnieżną bestię trzeba pokonać od tyłu. Czyli w sumie tego trolla... Dobrze by było sobie przyprowadzić jednak do siebie. No to weźmiemy go, zagrujemy, żeby przyszedł. A później się zajmiemy tą bestią. Kurde, żeby pomyślał ktoś, że czarny troll będzie taki banalny. Tylko... Cofam się oczywiście w złym momencie. Powiem wam, że trochę nieumiejętnie to zrobiłam, ale ciężko się to robi tak na wyczucie w momencie, gdy jest różnica terenu. To wam akurat gwarantuję, że to jest ciężkie.
Dobra, pokonaliśmy trolla, została nam śnieżna bestia. Wygląda jak troll, ale bardzo mi się podoba. Ciekawi mnie, ile expa za nią będzie. Podejrzewam, że dużo, skoro jest taka silna. Możliwe, że... Nie no, z 5000 expa to chyba nie będzie, bez przesady. Chociaż jakby było. Myślę, że byłaby to naprawdę fajna nagroda. No nie, 1700. 5000, no chciałoby się. Alko jagoda, szczaw królewski, polna jagoda, chyba jeszcze jeden. Szczaw królewski, super. Dobrze, to przynajmniej takie ciekawsze widzę rzeczy, żeśmy dostali. Tu w ogóle są góry, na które ja bym bardzo chętnie wlazła. W sensie nie wiem po co, ale podejrzewam, że można by było. Dobrze, zerknijmy sobie dalej. Ten oddział pościgowy, no to trzeba by było zejść tam na dół, gdzie były te ogry. Bo tam żeśmy byli chyba w miarę w okolicy tamtego miejsca. Ja też nie do końca chyba się orientuję. Ale to musimy znowu przez tą jaskinię przechodzić. Ajajaj. A tamten most, to przepraszam, gdzie to prowadzi wszystko? Gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie? Nie widzę nas na mapie. A, bo tam jest klan Rudy. Dobra, to już wszystko brzmi logicznie. dobra, teraz nas też widzę. Jagody, kopalnia magicznej rudy, wieża strażnicza. Nie byliśmy tam na południu. W sumie w połowie miejsc żeśmy nie byli. A jakbyśmy wzięli teleport, to gdzie jestem w stanie się przeteleportować? Domek myśliwski klanu rudy. Do Xardasa, pokład, zewnątrz, węgardu, wieża strażnicza. Szczerze mówiąc, to chyba domek. Bo i tak mamy questa do oddania. Tutaj, odnośnie tej śnieżnej bestii. Hej, ty. Oto twoja skóra. To nie może być. Skóra śnieżnej bestii. Wybacz mi, nieznajomy, że naśmiewałem się z ciebie. Naprawdę jesteś wielkim myśliwym. Jestem dumny, że mogłem cię poznać. Oto obiecane 15 bryłek rudy. Dobra, no już chyba nic więcej od niego raczej nie wyciągniemy. On nas może uczyć tych podstawowych rzeczy, w sumie tych, co wszyscy. No i teraz pytanie. Gdzie my, moi drodzy, będziemy wędrować? No, Nordmar jest naprawdę duży. Także w sumie to ja nie wiem, bo tutaj mamy typowo ścieżkę do klanu. My byśmy musieli zejść na dół, czyli po prostu najlepiej by było... Właśnie się wrócić tam, gdzie żeśmy spotkali Miltena i pochodzić po tamtych terenach. Ach, tam jest ścieżka do Xardasa chyba, nie? Chyba tak. Z tego, co w miarę mi się kojarzy. No, troszeczkę błądzenia będziemy mieli, no ale niestety musimy poznać ten teren trochę lepiej. Zobaczmy w takim razie tutaj. Do klanu ognia moglibyśmy się dodać, jakbym znalazła taki przesmyk, którego potrzebujemy aktualnie. Tutaj była droga, z której w sumie żeśmy nie skorzystali. Chyba jeszcze. A może i korzystaliśmy z tej drogi? Wiem, że tutaj byliśmy, ale żeśmy za wiele nie zdziałali chyba. Tutaj chyba nie byliśmy po tej stronie, no nie? Czy mi się dobrze świta, czy nie? Tutaj były te obozy orków, ale to możemy się mapą, myślę, znawigować. Obóz orków obok wieży. Ale tutaj, w tych rejonach, wydaje mi się, że nas nie było. Albo byliśmy. Jedno wielkie kółko znowu zrobiłam. Kurde, jak tam na drugą stronę się dostać w ogóle? A, odnośnie przejścia do klanu ognia, to tutaj jest. Także w sumie możemy się przejść tędy. O matko bosko, niedobrze.
Szczerze mówiąc, to się golema po prostu nie spodziewałam. Jeszcze w takich górach. Dobra, już wiemy, że trzeba zmienić broń. Znaczy, fajnie by było iść najpierw do klanu Morsa, a nie do klanu Ognia. Z czego też raczej drogę znamy. Ale niech będzie, że się przejdziemy tędy. Z lodowych wilków już chyba nie ma co też zbierać skór. Tu jest ich dosyć dużo. Ale to nic. Co tam, moi drodzy, u was? Ja wróciłam dzisiaj z uczelni w sumie trochę później. Znaczy się zajęcia miałam do 11.15, ale ogólnie rzecz biorąc poszliśmy sobie jeszcze z Damianem na lemoniadę. Podjechaliśmy sobie do centrum miasta właśnie po to, żeby iść się napić lemoniady, bo podobno polecali lemoniadę z Soul Coffee, także uznaliśmy, że dobra, to idziemy w takim razie, dlaczego by nie. No i muszę przyznać, że była całkiem niezła. Tam są ci orkowie, dobrze, super. W sumie ja już mam deszcz ognia, więc moglibyśmy ich ściorać. Ale... kurde, gorzej, że ogry widzę. Ale też możemy przejść dołem. Jestem ciekawa, gdzie ta droga prowadzi. Aha, chyba w to samo miejsce, tylko omijamy ogry. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, czy nie. Powiem wam, że te wilki czasami to jest dramat. Czuję się jak w Gothicu 3 normalnie z tymi wilkami. Bo jak one doskoczą za blisko nam twarzy, to potem nie jesteśmy w stanie w sumie zadać im żadnych obrażeń. Okej, to jest wilk na szczęście. Dobra, czyli tam na górze jest jeszcze inna ścieżka. To my sobie na razie skorzystamy z tej. A później z tamtej. Też przy okazji na mapie zerkniemy. Tutaj jesteśmy. Bądź co bądź, przesuwamy się bliżej tej wieży strażniczej. Czy ona nie będzie gdzieś tam? Nie, tam prędzej. Tam jest wieża strażnicza. Czy to jest wieża Xardasa? Nie, to jest Xardasa. Ajajaj. Tu jest jakaś kolejna jaskinia. Powiem wam, że łatwo się tu zgubić. Nordmar jest wymagającym miejscem. Tu możemy sobie coś pokopać. Możliwe, że jakąś rudę albo coś w tym stylu. Tak jest. Kopalnia rudy to raczej nie jest, ale miejscówka z rudą to na pewno. Ciekawi mnie, gdzie będzie też to zadanie, znaczy się te rzeczy do tej ukrytej rudy. Tam na górę da się wejść. Jakim cudem? A, tędy, dobra. A to tylko ruda. Ja tego nie będę kopać, bo my i tak mamy od cholery rudy i wszystkiego. Także póki nie jest mi to potrzebne, to kopać nie będę. Co my tu mamy? Półtoraręczny miecz magiczny. Ej, naprawdę bardzo fajna broń. Co prawda na aktualnym etapie mamy lepszą. Ale bardzo fajna. Dobra, na razie tam te ogry sobie olejemy. A tutaj nie ma przejścia. Jak to jest z tą zasraną wieżą strażniczą? Ona jest gdzieś tam w ogóle. Tak jakby na terenach tego klanu ognia, tak jakby. Nie wiem, duży Nordmar jest. Duży. Wydawało się, że jest taki mały, a powiem wam, że teraz mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie. Jestem w stanie ustrzelić tego ogra stąd. Muszę podejść trochę bliżej chyba. Dobra, na ogry najlepsza taktyka, pokonać ich po prostu z dystansu.
Zawsze jest wtedy trochę lepiej. No chyba, że tak jak teraz się bijemy, to niekoniecznie jest lepiej. Dobra. Teren jest spory. O, proszę bardzo, kolejny troll. Ja sobie skorzystam z tego, że mamy możliwość go zajść od tyłu. A ty, Szablozębie, byś się zajął sobą. Dobra, zasięg widzenia się nie zmniejszył. Tutaj żadnych miejsc dziwnych nie ma? Nie. Tutaj jest tylko kwestia tego golema. Tu jest jakaś wieża. Może to jest ta wieża strażnicza? Byłoby super. Tak jest, do starej wieży strażniczej. Pięknie. To mi się akurat bardzo podoba, bo dzięki temu będziemy mieli przynajmniej questa dla Xardasa załatwionego. Może nawet jakiś teleport się trafi. Jak nie, no to będziemy szukać miejsca, gdzie takowy się znajdzie, bo... Ja nie mam zamiaru potem 10 razy biegać w jednym i tym samym miejscu. Ciekawi mnie, czy tu da się wejść... na górę. Bo to tak trochę wygląda, jakby się dało, no nie? Nie macie takiego wrażenia? Jakby tam się dało przejść? Szczególnie, że... Co tam się zalęgło w tej wieży? Czemu golem spadł na dół? Co się stało? A w tamtej wieży, no to już w ogóle nie wiem, o co chodzi. A, bo tam też można zejść niżej jeszcze. Naprawdę nie dali żadnej rośliny tu. Bajo-jajo, nie? A, może orkowie się zalęgli. To by miało sens. Kurde, no. Ja trochę czasami nie mam IQ. O Boże, nie. Nie mówcie mi, że cała jest pełna ogrów. Błagam. Że nie pokonam tylu ogrów na raz. Wiecie, co było dobre? O nie, golem. Ty, dostałam od niego spiąchy. Ała! Dobra, no. Wiecie, co chyba zaraz zrobimy? Puścimy deszcz ognia, jak tutaj stoję. Słyszę wyciąganą broń. To chyba jednak orkowie w takim razie... Szkielety! A to git. Tu nie ma czym się martwić w ogóle. Znaczy, tak czułam, że mogą być to szkielety, ale... Trochę mi to przez myśl nie przeszło. Bo sobie pomyślałam, że to jest za proste, żeby to były szkielety. A jednak. One spadły... Nie wiem trochę, co się stało. Ty no, ale... A dobra, wróci na górę pewnie. No pogięło tą grę chyba dzisiaj. Widzę poziom trudności. Znaczy powinnam powiedzieć, że chyba Xardasa pogięło, bo...
Jak dał mi trzech nieumarłych magów na górze. A tego jednego zdążyłam zabić, dobra. No i dupa. O, oni siebie wzajemnie zabijają, ale mnie zabije. Teraz to już kompletnie. Dobra, to najpierw polecimy do tamtego, mimo że ten miał bryłę lodu, bo tamten miał tchnienie. Widzę, że oni się tak wymieniają tymi głupimi czarami ze sobą. Kuferek. Tutaj same sakiewki na górze. Mieliśmy mu przynieść księgę, no nie? No to sobie teraz szukaj księgi. O, nagle się jakoś tak widniej w tej wieży zrobiło, czy mi się wydaje? Błagam, nie każcie mi klikać jakichś ścian głupich, żeby pootwierać rzeczy. Ten kominek jest podejrzany. No, znalazłam sakiewki, ale przecież w sakiewce nie będzie książki, bo to by było dziwne. Bardzo, nie? Chociaż w sumie cholera wie tą grę, bo może być wszystko możliwe. No ale lokator mi powinien pokazać to i owo. Chyba, że księga nie jest w samej wieży, tylko tam na dole. Bo to też może być możliwe. Ale to by było trochę dziwaczne. Muzyka gdzieś zniknęła. Proszę mi oddać muzykę. Miejmy nadzieję, że wróci. O Boże. Dobra. No, niestety nie wróciła. Powiem tak, książki nie znalazłam za bardzo. No i teraz pytanie, możemy iść tam? Tu jest chyba ślepy zaułek, czy nie? Takie puste połacie, bym powiedziała. Terenu. Okej, może być. Czarny troll, w porządku. Nie podoba mi się to, bo widzę kolejne puste miejsca w grze, a jak ja to widzę w Odysei, to po prostu mnie coś rozdziera. Dlaczego pojedynczy goblin był w takim i to nie jeden w ogóle? No i szczaw królewski walnięty tak, żeby był chyba, bo... Gdzie my jesteśmy? O. No i niech mi ktoś powie, no po co takie miejsca są w ogóle? Takie kompletnie nic nieznaczące. To jest dla mnie tak głupie. Że tak powiem, w Gothiku 3 przynajmniej było wiadome, nie?
że jak gdzieś czegoś nie ma, to znaczy, że gracz nie powinien tam wejść, a tutaj te tereny są pootwierane, nie? I to już sprawia, że no ewidentnie możemy tutaj wejść i gra zachęca do tego, żeby tutaj wchodzić, tylko że potem się okazuje jednak, że wcale nie. I to jest już bardzo słabe. Dobra. Kurde, nie znalazłam tej księgi. No i co ja mam teraz zrobić, niby? A, w piwnicy. No, cieniostwór mi wrócił. Czyli wiecie co? Trzeba będzie chyba zejść pod... Chyba, że było... Piwnica, no byłam wszędzie, tylko nie w piwnicy, no IQ 0. Kompletnie 0. Dobra, trzeba się wyleczyć, bo będzie niemiło. Okej, okay, nie podoba mi się trochę tutaj. Szczególnie, że znowu nie ma muzyki. Dobra, no tam nic nie znalazłam, także możemy chyba zejść. Wojownicy cienia naprawdę mi nic nie robią kompletnie. Znaczy powiem wam, że to jest świetne uczucie, bo bardzo ich nie lubiłam w Gothicu 2. Jest kufer. Czarna moc i jakaś saszetka. Nawet nie sprawdziłam, co dostałam tak naprawdę. I są też pulpity, także możemy poczytać. Wieża strażnicza magów. Możecie sobie przeczytać. Księga mędrców, stół pisarski, tu nic, tu nic, tu po tych wojownikach cienia, tu też nic, tutaj kolejny pulpit. Rozumiem. Dobrze, ładnie. I tutaj był posąg Innosa i tutaj był kufer. Dobra, czyli mamy dla Xardasa rzeczy. Kurde, dlaczego nie ma muzyki w grze, no? Nie mam pojęcia. No i tak, wieża strażnicza. I teraz pytanie, tam... do Isagrad. Podejrzewam, że tam będzie przejście. Jeszcze możemy zejść na dół. Pytanie, czy tam... jest ślepo, czy nie jest ślepo? Możliwe, że jest ślepa droga, dlatego zejdziemy najpierw tutaj na dół. No i chyba tak jest w istocie. Szczaw królewski, Alko Jagoda. Czyli chyba tak będzie, że tam będzie po prostu przejście. Chociaż ewentualnie... Ja mam jeszcze takie... No bo tutaj też było takie dziwne... Chociaż tam ewidentnie widać, że powinniśmy chyba inną ścieżką się dostać. Nie wiem, bo tutaj... Jak żeśmy szli, no nie. O właśnie, tamtędy można na przykład sobie zeskoczyć i wtedy byśmy byli. Dobra. Także na razie zróbmy tak, że przejdźmy na jakiś płaski teren, na przykład tutaj, prześpijmy się. Jak pójdę do Xardasa, no to będę miała już większość dla niego rzeczy, bo mamy i te jajka, i serce tego golema.
i tą książkę. Także wydaje mi się, że on mi nic odkrywczego za bardzo chyba nie powie. No a na razie nie chciałabym stąd zmykać, bo jeżeli nie mamy teleportera gdzieś w okolicy, no to potem trzeba by było latać tutaj drugi raz, a to się mija kompletnie z celem. Dlatego ja bym po prostu najpierw poszła sobie tędy zobaczyć, co się tutaj dzieje. Jest kolejny troll. No i tutaj są też kolejne ścieżki, albo lewo, albo prawo. Tam mamy przeciwnika, więc najpierw bym poszła tu. Szczególnie, że tu jest jakaś ślepa też droga znowu. No i widzicie, pochwaliłam, że Nordmar ładnie zrobiony. Podoba mi się, że nie widzę tyle pustej przestrzeni. No i dostałam, co chciałam. Dobrze, czyli nie możemy tutaj na razie iść. Okej, okay, no to wracamy do Xardasa. Niestety teleportera tutaj nie mamy. Trudno. Bo tam już dalej się nie dało przejść, chociaż zaraz. Chociaż nie, bo to może tutaj, a ja tam nie mogę na razie przejść. Dobra, nie. Wracamy do Xardasa, żeby na razie nie przeginać za bardzo pały. Xardas. Oddajmy mu to, co jego. I zobaczmy, gdzie nas skieruje dalej. Hej, ty. Mam księgę. Doskonale. Tyle lat minęło, a ona wciąż w dobrym stanie. Sądzę, że będę potrzebował co najmniej dzień na jej zbadanie. Przyjdź jutro. Dobra. No to nie będziemy chyba marnować czasu latania po łóżko. Po prostu skorzystajmy ze śpiwora. Na razie pozostałe zadania sobie zostawimy. Na kiedy indziej, te poboczne. Różmy wątek Xardupy. Jak tam? Hej, ty. Już wiesz, co planuje wróg. Sądzę, że tak. Teraz wiem, że Beyelhantszar udał się w sekretne miejsce, aby tam wzmocnić swoją magiczną moc. Kamień duszy uczyni go nieśmiertelnym, ale nie od razu, ponieważ kamień musi być naładowany dość dużą energią. Ponadto, energia kamienia zużywa się podczas przeróżnych magicznych rytuałów przeprowadzanych przez jego posiadacza, więc trzeba ją ciągle uzupełniać. A ponieważ przywołał już Finistera i armię nieumarłych z Królestwa Beliara, to bez wątpienia mocno wyczerpały się zapasy energii kamienia. I to jest nasza szansa. Beyelhantszar jest teraz osłabiony i musi naładować kamień magiczną energią. Pytanie tylko, gdzie on teraz jest? Możliwe, że odpowiedzą będzie ta mapa, która wskazuje na jakąś nieznaną wyspę. Co to za mapa? Skąd ją masz? Z grobowca Beyelhantszara. Bardzo interesujące. Pokaż mi ją. Spójrz na to. Mapa Irdorat. Irdorat. Co to za miejsce? To jedna ze świątyń Beliara. Wschodnia, jeśli mam być dokładny. Właśnie tam zdołałem wchłonąć moc nieumarłego smoka, a osłabiając w ten sposób Beliara, uwolniłem się spod jego władzy. Najwidoczniej Beyelhantszar wybrał to miejsce, aby odnowić swoją magiczną moc. Ale z pewnością nie jest to jedyny powód, dla którego postanowił ukryć się na Irdorat. Podejrzewam, że jest mu potrzebny kamień duszy nieumarłego smoka. A po co mu ten kamień? Jeśli Beyelhantszar zdoła napełnić kamień jego energią, to uzyska dostęp do magii smoków. Prócz tego, smoki, z którymi walczył nasz wspólny przyjaciel, pochowały wiele swoich jaj na Irdorat i w Khorinis. Możliwe, że na Irdorat część z nich ocalała. Z pomocą tego kamienia duszy mógłby teraz przyspieszyć wzrost młodych smoków, a nawet samemu przemienić się w smoka. W takim razie, jak najszybciej muszę popłynąć na Irdorat. Tak, masz rację. Musimy jednak założyć, że Beyelhantszar ma już kamień duszy i że młode smoki już się wykluły. Dlatego musisz mieć potężny amielet, który ochroni cię przed smoczym ogniem. A masz taki amielet? Nie. Ale niedaleko stąd znajduje się grobowiec wojownika z Nordmaru. Znajduje się tam kamień przodków, z którego mogę wykonać amielet ochrony od ognia. Gdzie jest ten grobowiec?
obok kopalni, należącej do klanu Rudy. Przed drogowskazem do kopalni skręć w prawo i potem zejdź w dół. Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej ten grobowiec. Ale bądź ostrożny. Grobowca strzegą nieumarli. Będą podobni do tych, których spotkałeś w starej wieży strażniczej. Cóż, powodzenia. Dobra, dostaliśmy nowe zadania od Xardasa. Kamień przodków, który można znaleźć niedaleko stąd. Dobra, smoki. Potężny amulet ochrony. Świątynia Beliara. Nieumarły mag. Dobra, czyli najpierw zrobić amulet, czyli grób Snora musimy zrobić. Dobra. No to gdzie my ruszamy, moi drodzy, dalej? No ja nie wiem teraz, już się pogubiłam. Myślę, że znowu udamy się do tego domku myśliwskiego, bo stamtąd się całkiem dobrze nawiguje. Jak się tutaj wrócimy z powrotem, będziemy mogli pobiegnąć znowu w inne miejsce, to powinno być w miarę w porządku, tylko... O właśnie. Tam nie ruszamy, bo tam jest klan oczywiście Rudy. My potrzebujemy się dostać tam, gdzie byli ci orkowie, którzy sprawiali mi ostatnio problemy, czyli ci berserkerowie, czy tam berserkerzy. I trzeba będzie ich zmieścić z planszy przede wszystkim. Więc wtedy zrobimy też zadanie dla tamtego gościa. Znaczy, wydaje mi się, że aktualnie i tak nie pozostaje nam zbyt wiele. Tutaj oczywiście możemy się udać. To jest właśnie to miejsce. No i szczerze mówiąc, ja potrzebuję i tak przez nich przejść, żeby się tam dostać w ogóle dalej. Także myślę, że walniemy deszczem ognia. Bo oni naprawdę stanowią problem. To taki solidny. Wiem wam, że mało. Jestem na hita. Fak, jeszcze tamten strzela do mnie oczywiście. Szybko, pełnię życia, proszę. Kurde, trzy deszcze ognia sobie nie poradziły, wy to czajcie? Dobra, teraz już powinno pójść jak spłatka. Dobra. Wszyscy wyciukani. No i teraz tak, tak jak wspominałam, tutaj musimy się trochę lepiej też rozejrzeć po tej stronie, bo prawdopodobnie będzie gdzieś przejście do tego grobowca. Do kopalni tutaj jest w ogóle droga. Więc to też jest bardzo istotne. No i szczerze mówiąc, to tutaj się musimy udać w tę stronę. Czy to jest więcej ogrów? Nie, jest tylko jeden. No powiem wam, że naprawdę jest to wszystko wymagające dosyć. To są tylko te padwy śnieżne, na szczęście, czy tam pardwy. Ale chyba idziemy dobrze, bo tutaj też właśnie ten grobowiec nas chyba prowadzi ścieżka. O matko. Do kopalni, dobra. No i tak, na kopalnię tutaj. A tam? Do klanu Morsa chyba będzie droga.
Tu też mamy orków, a dlaczego oni tutaj stoją? Tam też byli jeszcze orkowie chyba, czy ja już pokonałam ich? Ja nie wiem. Gdzie macie szamana jeszcze? No, co go... A, tędy nie ma przejścia. Haha, uj. O, tam się dało na półkę skalną. Dobra, czyli tam tędy trzeba zejść. Jakoś gdzieś przejść. Cholera, no. Ta gra się robi naprawdę wymagająca. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o to przejście do tej kopalni? Czy to jest do klanu... No wszystko jest. Są jorkowie i... No tu jest typowo kopalnia i to ewidentnie widać, ale tam coś jest, dalsze te przejście. Kurde, no ta gra mnie naprawdę rozprasza powoli, nie? Ale powiem wam, że bardzo się cieszę, że sobie tą grę zaczęłam dawkować. To znaczy faktycznie nagrywam dla was odcinek co drugi dzień. Znaczy się tak, wiecie, wedle harmonogramu, żeby było. Wiadomo, że tam przez niedzielę i poniedziałek nagrywam przez dwa dni jeden po drugim, no bo tak sobie jakby wybrałam harmonogram, ale na ogół, no to staram się, wiecie. Puścił tego szamana. Dobra, no w sumie uda nam się chyba ich tak pokonać. A, bo tam do mnie ktoś strzela. Ja się zastanawiam, dlaczego ja się wyleczyć nie mogę. Że piję, a dostaję. No przyszedł taki cwel i strzela. Dobra, został nam tylko szaman razem z tym pułkownikiem. No i dobra. No i tutaj mamy to zejście śmieszne takie. O, właśnie tu. Oj, mamy grobowiec tego, chyba Snora. No to szczerze, to nawet nam się uda jeszcze dzisiaj zrobić fajniejsze rzeczy niż myślałam. Zróbmy sobie zapisik. No ale powiem wam, że chyba wolałam... Chociaż nie, powiem wam, że te grobowce mają chyba taki jakiś nawet fajniejszy klimat, bym powiedziała. Szybko nam się sprawnie udało. Nie będzie otworów do wkładania, prawda? Kamienia. Szkoda, bo to miało swój urok oczywiście. Taki memiczny. Kamień przodków z Nordmaru. Dobrze. No to też mi się bardzo podoba. Możemy już wrócić do Xerdasa. Potem też do gościa z klanu Rudy. Bo mamy kamień. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo sprawnie. Witam. Zdobyłem kamień przodków. Dobrze, daj go tutaj. Wykonam z niego amulet. Hej, ty. Ten kamień przodków jest zbyt osłabiony.
Niestety, nie mogę zrobić z niego amuletu. A co to oznacza? To oznacza, że potrzebuję kilku ważnych składników w celu jego odnowienia. Czego potrzebujesz? Po pierwsze, potrzebne są jaja pełzaczy. Przy czym koniecznie lodowych. 5 sztuk powinno wystarczyć. Poniżej obozu orków znajduje się jaskinia, gdzie można znaleźć jaja lodowych pełzaczy. Po drugie, potrzebne będzie serce lodowego demona. Lodowego demona. Gdzie go znajdę? W dużej jaskini prowadzącej na szczyt góry. Skąd to wiesz? Moja magiczna kula to pokazała. Pokaż mapę, którą ci dałem. Gotowe. Zaznaczyłem na niej miejsce, gdzie znajdziesz lodowego demona. Dobrze. Natychmiast ruszam w drogę. Życzę ci powodzenia. Witam. Oto jaja pełzaczy. Dobrze, ta ilość powinna wystarczyć. Witaj. Oto serce lodowego demona. Doskonale. Hej, ty. To wszystko. Tak. Teraz mam wszystkie składniki do zrobienia amuletu. Kiedy będę mógł go odebrać? Sądzę, że na jutro będzie gotowy. Dobra, to zanim jeszcze do Xardasa wrócimy, to powiemy gościowi w klanie Rudy, że już byliśmy tam w grobowcu Snora. Orkowie już nie stanowią zagrożenia dla grobu Snorrea. Co? Czyżbyś rozprawił się z nimi? Tak, dziękuję ci za to. Za twój pełen poświęcenia czyn, chciałbym ci coś dać. Ten eliksir doda ci siły w walce z wrogami. Dobra, dziękuję bardzo. Wiesz co, pozwolisz, że się przekimam w sumie u ciebie. Do rana. I wrócimy sobie do Xardasa. Muszę przyznać, że bardzo sprawnie nam dzisiaj poszło. Zapowiadało się, że będziemy błądzić, ale ostatecznie spory nam się udało zrobić postęp w zadaniach. Hej, ty. Amulet jest gotowy. Tak. Weź go. Teraz jestem gotowy do walki. Jeśli chodzi o smoki, to tak. Ale przeciwko Beyelhantrzarowi możesz stanąć tylko wtedy, gdy staniesz się silnym wojownikiem i poznasz najpotężniejsze zaklęcia. Czy jest jakiś sposób, by ochronić mnie magią Beyelhantrzara? Jest jeden sposób. Ale nie jestem pewien, czy powinieneś go zastosować, ponieważ jest bardzo niebezpieczny. Cóż może być bardziej niebezpiecznego, niż rzucenie wyzwania Beyelhantrzarowi? Masz rację. Dobrze, powiem ci co należy zrobić. W naszym świecie istnieją potężne magiczne artefakty. Niektóre z nich mogą ci pomóc w walce z awatarem Boga Ciemności. Jeśli zdołasz je zdobyć, pokonanie Beyelhantrzara będzie znacznie łatwiejsze. Problem w tym, że znajdują się w miejscach chronionych aurą Beliara. Brzmi niebezpiecznie. Gdzie są te miejsca? Przede wszystkim znam miejsce, gdzie jest potężny magiczny miecz zwany Ulizielem. Ostrze leży ukryte w świątyni Śniącego, która znajduje się głęboko pod ziemią Górniczej Doliny. I choć w wyniku wstrząsów, ta świątynia częściowo się zawaliła, miecz nadal tam spoczywa. Ponieważ strażnicy Boga Ciemności wydobyli go spod gruzów i od tego czasu jest trzymany w ocalałej części świątyni. Strażnicy. Czy to chyba oznacza, że będę musiał stawić czoła kilku przykrym niespodziankom w świątyni? Tak, więc miej się na baczności. Ostatecznie, świątynia Śniącego jest bardzo niebezpiecznym miejscem. To samo dotyczy dwóch innych miejsc, które będziesz musiał odwiedzić. Co to za miejsca? Są to dwie zrujnowane świątynie Beliara na zachodzie i na północy. Zachodnia świątynia to Aurarat, a północna Isagrad. W ruinach Auraratu, położonego na zachodzie Myrtany, znajdziesz hełm z magicznej rudy, który da ci ochronę w walce. Ten hełm niegdyś należał do wojownika Innosa, który wiele lat temu walczył z czarnymi magami Auraratu. Zagubił ten hełm w trakcie walki i już nie zdołał go odnaleźć. Magowie z Auraratu polegli w bitwie, a świątynię zburzono. Jednak jej ruiny dotąd przyciągają przeróżne moce ciemności. Więc odwiedzanie Auraratu nawet dzisiaj jest niebezpieczne. Wezmę to pod uwagę. A co z północną świątynią? W ruinach Isagratu, położonych na dalekiej północy Nordmaru, znajdziesz pancerz wielkiego wojownika, który wiele lat temu walczył z hordami Beliara. Awatar Beliara, zanim został pokonany przez bohatera, zdążył zadać mu śmiertelną ranę, w wyniku czego wojownik skonał na polu bitwy.
Właśnie dlatego, ten pancerz wciąż tam jest. A dlaczego po ciało bohatera i jego pancerz nikt nie przyszedł? Przyczyna w tym, że ludzie nie zdołali całkowicie zniszczyć Isagratu. Większość murów masywnego zamku nie została zniszczona, jedynie świątynia, która znajdowała się w podziemiach. Zamek jest więc nadal chroniony przez orków i inne stworzenia. Z tego powodu nikt nie odważył się szukać zbroi. Poszukam tych artefaktów. Tylko jak wejść do tych świątyń? Na pewno wszystkie są w jakiś sposób zamknięte. W piwnicy mojej wieży znajdziesz 3 kamienie teleportacji, które ci w tych poszukiwaniach znacznie pomogą. Jeden z nich przeniesie cię przed wejście do świątyni śniącego, jak tylko wkroczysz do górniczej doliny. Eine weitere Rune hingegen teleportiert dich von hier sogleich in das Gebiet von Aurarat. A trzecia runa teleportuje cię do tej części Nordmaru, gdzie znajduje się obóz klanu ognia. Porozmawiaj z przywódcą klanu. Zna drogę do Isagratu. Jestem pewien, że pomoże ci, jeśli ty pomożesz jemu. Teraz wiesz, co masz robić. Weź ten klucz, którym otworzysz drzwi w piwnicy mojej wieży. Tam, oprócz run, znajdziesz kilka ksiąg, z których dowiesz się więcej o wszystkich 4 świątyniach Beliara. A teraz idź. Życzę ci powodzenia. No dobrze, moi drodzy, widzę, że nam się akcja zaczęła tutaj rozkręcać. Taki, już czuć, wiecie, pomału moment kulminacyjny. Pomalutku oczywiście, bo podejrzewam, że przed nami jeszcze sporo. Szczególnie, że no na przykład te klany, no nie? Kwestia tych klanów. Nie byliśmy jeszcze w klanie Morsa. Tutaj jest mowa o ukrytej południowej świątyni Beliara. Możecie sobie przeczytać, ja to zrobię poza odcinkiem. Wiadomo, fajnie by było się w to zagłębić teraz, ale... wiecie co? No jakby nie mamy tyle czasu. Ja już nie chcę tego odcinka dłużej przedłużać, a chciałabym jeszcze dzisiaj te teleporty zdobyć, plus właśnie te księgi doczytać, także... No sami chyba rozumiecie. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo. Pełnia życia. Świątynia Auraratu, północne ziemie Nordmaru i świątynia Śniącego. No dobrze. I kolejne informacje o świątyniach. Rozumiem. Aurarat mamy. I tu będzie ten na I jeszcze, prawda? Rozumiem. I Zagrat. Ale powiem wam, że fajnie, bardzo mnie to cieszy, że mamy możliwość, wiecie, jakby odkryć jeszcze bardziej to wszystko, właśnie na przykład te świątynie, bo to brzmi bardzo zachęcająco, ale tutaj jest ciemno, eliksir siły, zapasy strzał, tabliczki do żywotności, do ucznictwa, no bardzo fajne nagrody nam gra dała. Mnie się bardzo to podoba. Myślę, że sobie zakończymy odcinek za momencik dosłownie. Jeżeli wam się on podobał, to zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. No, kolejny odcinek myślę, że będziemy się zajmować rzeczami pokroju tych chyba questów pobocznych, które dostaliśmy. Bo fajnie by było pozamykać wątki, to jest ten amulet, prawda? Tak, smoczego ognia. Fajnie by było pozamykać wątki w klanie Rudy i zrobić klan Morsa, zanim będziemy ruszać właśnie na tamte kolejne części mapy. No tak mi się wydaje, no. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale chyba to będzie dobry pomysł, żeby właśnie tak to zrobić. Żeby potem nie było takiego, wiecie, zamieszania, nie? Dobra, tabliczki mamy już ładnie przeczytane. Tutaj te mapy jeszcze możemy sobie przejrzeć. To jest mapa. Jest obóz Ansgara jeszcze na dole. Nie wiem, czy tam będziemy mieli jakieś questy, czy nie. Jest właśnie do Isagrad. Myśmy tam tak naprawdę moglibyśmy się przejść tam na nogach. Tak jak wcześniej przez tą wieżę strażniczą, bo teraz gra już powinna mnie tam chyba wpuścić bez teleportacji. No i kurde, no... Trzeba ogarnąć sprawę kopalni. No i ten klan Morsa też, chyba że gra nas tam wyśle później, ale no nie wydaje mi się, żeby nas tam chciała
chciała puścić. Czy ja coś jeszcze mam do zrobienia? Mamy równe 400 siły. Sporo zadań. No i tak, podsumujmy sobie sprawę tych questów. Grę w kości to ja sobie myślę, że zrobię nawet za chwilę. Będziemy robić właśnie zemstę Lee, musimy iść do kopalni, ukryta ruda, zaginiony amulet. To zadanie musimy w sumie tylko oddać. No i potem już mamy te questowe rzeczy. No, plus jeszcze ten klan Morsa. No ja nie wiem, jak się tam za bardzo dostać, także będę musiała to na pewno sprawdzić. Dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. I co? I to wszystko. Dziękuję Wam i do kolejnego odcinka. Słyszymy się już za 2 dni, czyli bodajże w sobotę. Dzięki Wam i cześć!